Spokojna miłość. Taki podcast. Dzień dobry, Robert Rien z tej strony. Prowadząc kursy podstaw praktyki szamanizmu, ale też pracując indywidualnie z ludźmi podczas rytuałów, zauważam, że niektórzy mają łatwość i lekkość odbywania podróży szamańskich przy dźwięku bębna, a innym zajmuje to kilka dni, kilka tygodni przygotowań, aby wyruszyć w taką podróż szamańską. Każdy podróżuje inaczej i dzisiaj o tym, jak przygotować się do podróży szamańskiej, czym ona jest, o zasadach bezpieczeństwa, o zakończaniu podróży, o tym, jak pracować z ciałem i bębnem. Więcej o szamanizmie znajdziesz na mojej stronie www.robertrient.pl, a więcej podcastów dotyczących szamanizmu i życia na Spotify i YouTube. Podróż szamańska bywa kulminacyjną częścią rytuału czy ceremonii. Może ona wydarzyć się w ciągu minuty. I w ciągu tej minuty mogą przetoczyć się historie, epoki, wydarzenia i odległości. Czasami trwa dłużej, czasami krócej. No więc na początku, czym jest podróż szamańska? Dźwięk monotonny, transowy, ten sam powtarzalny dźwięk bębna jest pretekstem, jest grzechotką, jest szumem wody albo biciem serca. Nie ma melodii, którą można rozpoznać po to, żeby usłyszeć melodię w tym, co żywe. A zatem nie chodzi tylko o słuchanie dźwięku bębna, ale o podróż. Chodzi o tętent, o tętno, o spokojny oddech, albo przeciwnie, przyspieszony. Chodzi o taniec, śmiech, łzy, albo spokojne ciało, bezkresną ciszę, relaks. Znalezienie odpowiedzi. Chodzi o jasność, ciemność, noc, dzień i bycie z tym, co żywe. Bo to właśnie warto dodać do każdej intencji poprzedzającej wyruszenie w podróż szamańską. By była to podróż tylko z tym, co żywe. I to nie znaczy, że nie będziesz doświadczać życia w jego wszystkich odsłonach po zakończeniu podróży szamańskiej. Ale ta podróż szamańska jest chwilą wytchnienia, znalezieniem kierunkowskazu, siebie, powrotem do domu, po przebłysk oka, po mrugnięcie powieki, po kłus, po unoszenie się, po falowanie, po ryk dzikich zwierząt i ryk wodospadów, które nic sobie nie robią z zimy. One są. Znają swoje miejsce w historii. To woda kruszy ziemię. Woda. Dobrze ją uzdrawiać i ty uzdrawiaj. Tym może być podróż szamańska. Podróż szamańska jest przekroczeniem czy opuszczeniem materialnej, doświadczalnej, codziennej rzeczywistości, żeby znaleźć się w szamańskim stanie świadomości, czy w odmiennym stanie świadomości, poszerzonym, pogłębionym stanie świadomości. Literatura i osobiste doświadczenia różnie opisują ten stan. Podróż szamańska nie jest utratą świadomości, nawet jeśli umysł nie nadąża, bo podróżuje się wraz ze swoim ciałem. Tylko wtedy można mieć zamknięte oczy i patrzeć sercem, duchem. Istotne jest również rozróżnienie tego, czym nie jest podróż szamańska. Więc podróż szamańska nie jest wizualizowaniem sobie czegoś. Nie jest wyobrażaniem sobie. Nie jest afirmowaniem. To znaczy, że umysł nie zabiera nas w podróż szamańską. Nie można sobie wyobrazić, wykreować podróży szamańskiej. To nie znaczy, że wizualizowanie, medytacje, różne techniki pracy z kreatywnością i wyobraźnią nie są cenne, ale podróż szamańska nie jest czymś, co możemy sami stworzyć. To znaczy inaczej, można być zabranym w podróż szamańską, samemu nie można się zabrać. Można stawić się na dworcu, mieć spakowany plecak i wsiąść do pociągu. Ale nie jesteśmy tym pociągiem, bez pociągu nie ruszymy w podróż. Trochę podobnie jest z podróżą szamańską, czyli można zrobić bardzo dużo, żeby ona się udała. Kluczowe jest przygotowanie siebie, ciała, umysłu, emocji, otworzenie rytuału, zbudowanie kręgu lub skorzystanie z innych narzędzi szamańskich, by było jak najbezpieczniej, jak najszybciej, jak najgłębiej, jak najskuteczniej, ale to
To, czy podróż się wydarzy, zależy od duchów i duchów opiekuńczych. To one zabierają w podróż. Czyli w podróż szamańską można być zabranym. Dlatego jest ona uzdrawiająca, dlatego ma taką moc, dlatego jest przywróceniem połączenia, a często uzdrowieniem traum, emocji, czasami ciała. Umysł nie wyrusza w podróż szamańską, ale co istotne, umysł i duch spotykają się w jednym i tym samym ciele. To trochę tak, jakby dłonią dotykać jeziora. Pomiędzy jeziorem a dłonią następuje połączenie, ale jezioro pozostaje jeziorem, a dłoń dłonią. Umysł i duch żyją w odrębnych rzeczywistościach. Mogą spotkać się w ciele i to ciało należy przygotować przed podróżą szamańską. Jak to zrobić? Dla mnie kluczowe jest danie sobie kilku godzin, czasami całego dnia, z dala od opowieści innych, w sensie dosłownym. Bycie offline, poza telefonem, niczego nie czytam w tym czasie, niczego nie słucham, a przynajmniej nie pieśni, które niosą przekaz, albo przekaz, który nie jest spójny z moją intencją. Z nikim nie rozmawiam, z ludzi. Pozostaję poza ludzkimi opowieściami i w ten sposób pozwalam umysłowi wyciszyć się, a jeśli to tylko możliwe, sam udaję się tam, gdzie natura jest dzika i wolna, żeby otwierać się na pozaludzkie istnienie, pozaludzkie opowieści, bezsłowne życie, które jest tętni, czy to latem, czy zimą. Zazwyczaj pomaga również post. To znaczy rozpoczynanie podróży szamańskiej z pustym żołądkiem, z ciałem, które nie jest zajęte trawieniem, przetwarzaniem pokarmu, ale też wiadomości. Zazwyczaj nie jest możliwe udanie się w podróż szamańską po zakończeniu kłótni, konfliktu, wyjściu z pracy, w której wydarzyło się wiele. Gdy umysł jest pełen i gdy dominuje, to nie może odsunąć się, osunąć się, odpuścić. Myśli przestają generować się tak szybko, kiedy jest ciszej, albo myśli wciąż wytwarzają się, pojawiają, ale duch nie musi im ulegać, świadomość nie musi im ulegać, ciało nie musi im ulegać. Wydarzają się gdzieś w tle i wtedy podróż szamańska może się wydarzyć. Aby wyruszyć w podróż szamańską, trzeba niekiedy stworzyć sobie odpowiednie warunki, takie, w których nie trzeba będzie opierać się o umysł, albo innymi słowy, umysł straci oparcie w rzeczywistości, podda się, odpocznie, zrelaksuje. Podróż szamańska może przypominać sen albo oglądanie wciągającego filmu, po to, żeby po chwili odkryć, że odgrywasz w nim aktywną, a niekiedy główną rolę. Czasami jest to odwiedzanie nieznanych miejsc, takich, które nie pojawiły się w znanej rzeczywistości, ani w myślach, ani w wyobrażeniach, zamieszkanych przez zadziwiające istoty. Czasami podróż szamańska to wizje, konkretne, wyraźne wizje. Innym razem nie ma wizji, jest ciemno, szaro, albo jest jakiś przebłysk, kawałek oka właśnie, powieki, sierści, twarzy. Niekiedy jest to złączenie się z dźwiękiem, wibracjami, słowami pieśni, która niesie się poza ludzkimi pieśniami. A czasami jest podróż szamańska związana z tańcem, kołysaniem, labiryntem, układaniem puzli, wskazówkami. Bardzo często również podróż szamańska to głębokie spotkanie z ciałem. Jest to bardzo cielesne doświadczenie i coś wydarza się delikatnie, na subtelnym poziomie, trochę jak głębszy wdech, jak ukłucie, jak pogłaskanie, jak dotyk. Niekiedy jest i tak, że podróż szamańska zupełnie mija się z oczekiwaniami. Zazwyczaj mija się z oczekiwaniami, ale czasami mija się drastycznie z oczekiwaniami, jest zderzeniem się ze ścianą tych oczekiwań. I w tym bywają ukryte cenne lekcje, wskazówki dotyczące pokory, odpuszczenia, relaksu, szacunku do ciała, życia i tego, jak się przygotować do spotkania z wielką tajemnicą, z wielkim duchem. To, co odróżnia podróż szamańską od mentalnych podróży, wyobrażeń, to, co się dzieje w trakcie i po zakończeniu podróży szamańskiej. Po podróży szamańskiej coś musi się zmienić. Jest więcej energii, więcej chęci do działania, więcej życia. Albo jest odpowiedź na pytanie, które było postawione. Jest wyraźny, jasny kierunek. Jest pewność albo poczucie przypominające pewność, kim jestem i dokąd idę i co mam zrobić. Chwila jasności, absolutnego połączenia, spotkania z rodziną, odległą rodziną w gwiazdach, jeśli taką masz.
Dlatego niekiedy do podróży szamańskiej podczas ceremonii czy rytuałów przygotowuję poprzez rozmawianie z umysłem ludzi, którzy są na rytuale. Chodzi o to, żeby umysł trochę się zmęczył, żeby trochę odpuścił, żeby odnaleźć w sobie wdzięczność, pokorę, zadziwienie, żeby nie wszystko zrozumieć. Zmęczony umysł bywa bardzo pomocny, ale nie zmęczony pracą, nie przeciążony analizowaniem, kwestionowaniem, walczeniem. Ale umysł, który nie nadąża za opisywaniem życia, za zachwytem nad życiem, za tym, jak skomplikowane jest ciało, liść, drzewo, woda, zwierzę. W odbyciu podróży szamańskiej przeszkadza nadmierne skupienie, napięcie się i przekonanie, że tak, że muszę, że wyruszę, że zrobię wszystko, żeby wyruszyć. Tak samo jak zupełne odpuszczenie, lenistwo, postawa zabaw mnie, zabierz mnie, pokaż mi. Droga pośrodku pomaga. To trochę jak w medytacji, kiedy ciało jest skoncentrowane, ale rozluźnione. Kiedy kręgosłup jest prosty, ale powieki przymknięte. Czyli stan między jawą a snem. Kiedy szykujesz się do podróży szamańskiej, albo kiedy nadciąga rytuał szamański, ceremonia, możliwe, że odezwą się stare opowieści, stare energie, umysł jego może trochę szaleć. Prawdopodobnie umysł jego przeczuwa, że przez jakiś czas nie będą potrzebne, albo nie będą grały pierwszych skrzypiec i mogą kreować fantazje i lęki. Ale pomóc może ta strategia, którą znasz, gdy spotykasz się albo przemawiasz do ukochanej osoby, albo traktujesz ukochaną istotę z czułością, z miłością. Możesz tak odezwać się do umysłu i do ego. Powiedzieć im po prostu, że hej, przez chwilę nie będziecie potrzebne. Przez chwilę będę z boku. Poczekajcie. Umysł i ego wróci. To część naszego doświadczenia, potrzebna i cenna. Podróż zakończy się i będzie można ruszyć dalej. Z tym przymierze z umysłem może pomóc. Nadmierne pozostawanie w umyśle często wyklucza podróż szamańską. Czyli jeśli oczekujesz, analizujesz, słyszysz dźwięk bębna i oceniasz go, i myślisz sobie, i jesteś, i zadajesz sobie pytania, kiedy wyruszę w tę podróż, albo powtarzasz, nic się nie dzieje, to wciąż pozostajesz w umyśle. Wdech i wydech, wracaj do relaksu. Spróbuj podążać wyłącznie za dźwiękiem bębna, jakkolwiek on brzmi, i pozwolić ciału zrelaksować się na głębokim poziomie. Obserwuj nie tylko umysł, ale całe swoje ciało. Od stóp, przez nogi, pośladki, brzuch, miednicę, klatkę piersiową, ręce, głowę. Pamiętaj, że to nie ty wyruszasz w podróż. Nie możesz, nie ma takiej możliwości wyruszyć w podróż szamańską. Można wyruszyć w różne podróże, ale w szamańską akurat można być zabranym. Ale tak jak do każdej cennej, istotnej, ważnej dla życia podróży, do szamańskiej należy się przygotować. Oczywiście można podróżować przy różnych pretekstach. Czasami to będzie pieśń, czasami krzechotka. Ja się skupię na bębnie szamańskim, który jest potężnym narzędziem. On bywa zresztą nazywany rumakiem, rydwanem, latającym dywanem, teleporterem, łodzią. Jeśli nie posiadasz własnego bębna, nic nie szkodzi. Możesz skorzystać z nagrań zaufanych osób albo takich, które są z polecenia. Można skorzystać z dwóch kijów, patyków, za pozwoleniem tych kijów i patyków. Z grzechotki, z uderzania dłońmi o kolana, o poduszkę. Gdy wyruszasz po raz pierwszy w podróż przy dźwięku bębna szamańskiego, to polecam połóż się i zrelaksuj. Ułóż ciało jak najwygodniej. Przygotuj koc, jeśli jest chłodno. Zadbaj o to, żeby było ci bardzo wygodnie. Zasłoń oczy, możesz położyć bluzkę, szmatę, chustę, zasłonę, cokolwiek ci służy. Ale nie tkwij uparcie w jednej pozycji. To nie chodzi o to, żeby tkwić zamrożoną w jednej pozycji. Jeśli twoje ciało zechce ruchu, to podążaj za tym. Może zaczniesz tańczyć w pewnym momencie, a może nie, może pozostaniesz w pozycji leżącej do końca. Podążaj za tym, co żywe i domaga się ruchu. Istotna jest intencja. Bez intencji nie wyruszam w podróże szamańskie. Uważam, że nie jest to bezpieczne ani potrzebne.
podróże szamańskie nie służą odlotowi. A ten świat jest tak ogromny, że dobrze ruszać z intencją. A więc twoja intencja będzie paliwem podróży szamańskiej, ona będzie wyznaczała kierunek. Nie będę się rozwodził o intencji, możesz znaleźć osobne nagranie, podcast dotyczący intencji. Zdaje się, że on się nazywa Po co tu jesteś? Albo Intencja szamańska. A więc jak jesteś już w wygodnej pozycji, to przypomnij sobie intencję, poczuj swoją intencję, złącz ją z tym, co żywe. Obserwuj to, co się dzieje. W sercu, duchu zaproś, zawołaj duchy, duchinie opiekuńcze. Siły, które utrzymują życie. Zwierzęta mocy, miłość. Cokolwiek chcesz zaprosić, co służy życiu. I od tego momentu wsłuchuj się w dźwięk bębna i pozwól, by prowadził. To wszystko, co możesz zrobić. Poddać się muzyce i prowadzeniu. Absolutnie bez problemu rozpoznasz podróż szamańską, gdy w nią wyruszysz. Nie będzie ona wykreowana przez umysł, będzie inna, za każdym razem inna. Zniknie czas, odwiedzisz nieznane przestrzenie. Zazwyczaj po zakończeniu podróży szamańskiej umysł trochę szaleje. Sprawdza, podważa, neguje, pyta się, czy to wydarzyło się naprawdę, czy to było wymyślone. Wraca do swojej roli dominującej. Od ciebie zależy, co zrobisz ze skarbem, jeśli taki udało ci się znaleźć w trakcie podróży szamańskiej, ze wskazówką, z lekcją, z zaufaniem, z miłością. Czy będziesz rozpakowywać ten prezent i pozostaniesz tym, co żywe, czy wrócisz do racjonalnego umysłu? Nie chodzi o to, żeby wykluczyć i zrezygnować z racjonalnego umysłu, ale uznać, że on nie jest wszystkim. Jeśli korzystasz z nagrań, a dźwięk bębna trwa, a ty pozostajesz w umyśle i nic się w twoim poczuciu nie dzieje. Może jesteś w rozważaniach, może się niecierpliwisz, może jesteś takim poczuciem, że to stracony czas. Możesz oczywiście sprawdzić później, czy odbyły się uczciwe przygotowania, ale zobacz, czy przypadkiem nie odbywa się jakaś inna istotna podróż. Może to mentalna podróż. Może w tym, co się nie udaje, jest dla ciebie wskazówka i lekcja dotycząca tego, co możesz zrobić, żeby następnym razem doświadczyć relaksu. Nie skupiaj się przesadnie na myślach. Nie walcz nimi. Nie próbuj na siłę odpuścić. Bądź z tym, co żywe, ze swoją intencją. A jeśli masz odwagę i tupet, to zaufaj życiu. I rzuć się ze skały, jeśli widzisz, że masz skrzydła. Jeśli czujesz je, jeśli możesz nimi machać. Albo stój na tej skale, obserwuj rozległe krajobrazy. Uderzenia w bęben, które umożliwiają wyruszenie w podróż, to zazwyczaj od 2, 3, 4 do nawet 7, 8 uderzeń na sekundę. Fale mózgowe można porównać do nut w muzyce. I tak fale teta wydarzają się w częstotliwości pomiędzy 3, 4 a 8 Hz i związane są ze stanem głębokiego relaksu, snu, odpoczynku po intensywnym wysiłku, medytacją, transem, wyobraźnią. I tutaj miarowy, transowy dźwięk szamańskiego bębna zazwyczaj pozwala osiągnąć ten stan. Towarzyszy mu często spokojniejszy, głębszy oddech, rytm serca. Dzięki temu można przekroczyć opowieść umysłu. Umysł niejako odsuwa się, osuwa się przy dźwięku bębna. Czasami wystarczy kilka sekund, niekiedy kilka minut. Niektórzy potrzebują kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu minut, żeby zaskoczyć albo żeby odpuścić. Sprawdź siebie, czego ty potrzebujesz. Jeśli chodzi o zasady bezpieczeństwa, to zasada jest taka, że to, co sprawdza się w życiu i służy życiu, sprawdza się i służy w podróży szamańskiej. Czyli fundamentem jest szacunek do życia i wszystkich innych żywych istot. Dla ciebie wyzwanie, gdzie i jak rozpoznasz życie i żywe istoty. Czy dostrzeżesz je w kamieniu, w wodzie, w ogniu, w konarze, w mchu? Czyli jeśli wydarza się dla ciebie podróż szamańska, niczego nie niszcz. Rozpoznaj przeszkodę, przekrocz ją. Wykop, podkop pod przeszkodą, przefroń nad przeszkodą, omiń przeszkodę. A jeśli nie możesz, to zawróć. Jeśli przeszkoda lub spotkana istota wzbudza lęk, niechęć, odpycha cię,
Powiedz nie, dziękuję i rusz dalej w swoją stronę albo zakończ podróż. Intencja. Jeśli intencja jest dla Ciebie żywa, jeśli kochasz intencję, to ona przypomina płomień świecy, z którym idziesz przez ciemną jaskinię albo korytarz, piwnicę. Jeśli otrzymasz coś w trakcie podróży szamańskiej, jakiekolwiek dary, artefakty, wskazówki, to dobrze potraktować je jak skarb. Jest duże prawdopodobieństwo, że spotkasz zwierzęta mocy, duchy i nieduchy opiekuńcze. Czasami pojawiają się jak przebłysk, puzel, czasami w pełnej krasie, a czasami tylko jak kolor pióra, jak przeczucie, jak dotknięcie łapy na nosie, na czole. Nawet jeśli nie rozpoznajesz obok siebie zaprzyjaźnionych opiekuńczych duch i duchów, które Ci towarzyszą, możesz zawsze poprosić je o pomoc, żarliwie. I to jest dobra rada, wskazówka. Cokolwiek się dzieje w podróży szamańskiej, zawsze możesz poprosić o pomoc, podziękować. W literaturze, w opowieściach, w licznych, często neoszamańskich tradycjach istnieje odwołanie do trzech światów, górnego, dolnego, środkowego. To jest umowny podział, bardzo umowny, bo każdy z tych światów zawiera wielką, niezliczoną wręcz ilość pięter, podświatów, które można zwiedzać, odwiedzać. Żaden nie jest lepszy ani gorszy. Często mówi się o Axis Mundi, czyli kosmicznym drzewie, drzewie życia, drzewie świata, które łączy w sobie. Kosmiczne drzewo, które łączy w sobie dolny świat, podziemny. Tam są korzenie z pniem, który znajduje się w środkowym świecie, tym pośrednim i koroną, która przekracza granice gwiazd i prowadzi do najwyższych pięter świata górnego, niebiańskiego. I tak jak drzewo jest jedno, istnieje w pełni, łączy w sobie te trzy światy, to samo może wydarzyć się w podróży szamańskiej, czyli można przekraczać światy. W japońskiej kosmologii świata pojawia się góra zamiast drzewa. To góra pełni rolę mostu pomiędzy światem podziemnym, ludzkim, a niebiosami. Daleko mi do doktryny, systemu. Więc jeśli ta topologia świata Ci przeszkadza, to ją odrzuć. Jeśli pomaga, to z niej skorzystaj. Zazwyczaj jest tak, że ten świat środkowy, po którym można podróżować, to jest nasz znany świat, Ziemia, jej wszystkie bogactwa. To jest punkt wyjścia, bo w podróży szamańskiej ten środkowy świat jest odrobinę inny od naszego. Dolny świat zazwyczaj się do niego schodzi, albo spada, albo przeciska przez dziurę w ziemi, dziuple, kałuże, pęknięcie, zbiornik wodny, jakieś wykopaliska, szczeliny. Czasami prowadzi w dół tunel, jakiś lej, kanał, rzeka albo inna droga. Można tam spotkać zwierzęta mocy, inne istoty. Również jeśli czujesz jakieś obawy albo niechęć, to nie ruszaj w żadną stronę, która Cię nie woła. Niekiedy można poprosić o wskazanie kierunku, o krótką wizję tego, gdzie masz ruszyć, a dopiero później wyruszenie. Z kolei do tego górnego, umownego świata, który nie jest złożony ze znanych kształtów, można tam wskoczyć, można polecieć, można wspiąć się na najwyższą górę świata i z tej góry udać się jeszcze wyżej. Albo z wysokiego drzewa, z wzniesienia. Można skorzystać z windy, która będzie sunęła wyżej i wyżej. Ale to są tak zwane pomoce, pomoce dla umysłu. Tak jak mówiłem, możesz spróbować skorzystać z tych pomocy, protez, ale w pewnym momencie trzeba je pożegnać i wtedy może rozpocząć się autentyczna, prawdziwa podróż. Mam wrażenie, że ten podział szamańskiego świata na górny, środkowy i dolny jest próbą umysłu, jest próbą zmierzenia tego, czego nie da się zmierzyć. Jest odwołaniem się do trzech wymiarów. Do szerokości, długości, wysokości, do tego, co głębokie. Zatem odwołanie się do czegoś, co znamy. A celem, istotą podróży szamańskiej jest dotarcie poza to, co znane. Przekroczenie tego, co znane umysłem. Przekroczenie tego, co podlega opisowi. W ciągu krótkiej chwili ciało może się rozpaść i złączyć z ziemią. Kości mogą zostać pożarte, wymienione, zjedzone przez dobre duchy. Można udać się do słońca jeszcze dalej. Można wygrzać się w kosmicznej przestrzeni. Więc nie polecam posługiwać się w trakcie indywidualnych, własnych podróży mapami,
które ktoś stworzył na potrzeby własnego życia. Oczywiście takie mapy niekiedy mogą pomóc, mogą podprowadzić, dokładnie tak jak ten podcast, ale to raczej wskazanie kierunku, pomoc w przygotowaniu się po to, by w chwili, gdy rozpoczyna się podróż, odpuścić to, co znane. Puścić to, co znane, by zostać wyłącznie z tym, co żywe i z intencją. Wtedy można być zabraną, zabranym w podróż. Celem podróży szamańskiej nie jest zwiedzanie. Chyba, że taką masz intencję. Pytanie, po co chcesz zwiedzać? Jeśli to służy tobie, życiu, innym żywym istotom, to świetnie, może jest taka potrzeba i ją zrealizujesz. Ale intencją, celem podróży szamańskiej jest wypełnienie twojej intencji. To może być konkretne pytanie, konkretne zadanie, konkretna misja, konkretne uzdrowienie. I czasami podczas jednej podróży szamańskiej można być na dole, po środku, w górze i zupełnie stracić kierunki. I to dobrze, w relaksie. To, co bywa szkodliwe dla podróży szamańskich, to porównywanie. Często to obserwuję na kursach podstawy praktyki szamanizmu, gdy osoby z czystego serca i chęci dzielą się swoimi podróżami szamańskimi. Robi to wiele osób. I niektóre osoby czytają i porównują swoją podróż do tych opowiedzianych. A każda podróż jest inna. Niektórzy otrzymują wizję, inni słyszą przekazy. Ktoś dostrzega jakiś obraz, ktoś ruchomą postać, a ktoś tylko czuje w ciele, albo aż czuje w ciele. Niektóre osoby nic nie widzą, niczego nie słyszą, ale kończą podróż z przeczuciem, wstają i ruszają tam, gdzie mają ruszać. Cały czas opowiadam o podróżach szamańskich, do których można się przygotować, stworzyć dla siebie przestrzeń, uprzątnąć tę przestrzeń, w której ma się odbyć podróż szamańska. To też jest ważne. Ale zdarzają się też podróże szamańskie, ja je nazywam na wezwanie, inicjowane przez opiekuńcze duchy, nie duchy. I to one podejmują decyzję, że oto teraz dla ciebie, człowieku, najlepszy czas ruszasz w podróż. Czasami wydarza się to we śnie, który nie jest snem, nie jest majakiem sennym, ale jest podróżą szamańską, a czasami na jawie. Bo oto potrzebujesz spotkać się z wizją, zwierzęciem mocy, innym opiekuńczym duchem. Czasami taka podróż na wezwanie jest zaproszeniem do dłuższej podróży, na którą dobrze znaleźć czas podczas rytuału. Chyba, że jest w twoim poczuciu domknięta, dokończona. A jeśli jesteś z jakimś rozedrganiem, poczuciem niedokończenia lub znaków zapytania, to dobrze wtedy udać się w taką podróż samemu albo przy pomocy profesjonalnej, szamańskiej. Jedna z najcenniejszych lekcji, jaką dostałem od opiekuńczych duchów dotycząca podróży szamańskiej, brzmi tak. Zrelaksuj się. Możesz zresztą zrobić to już teraz. Nie planuj, jak zrelaksujesz się później w przyszłości, ale zrelaksuj się. Nie musisz wymyślać żadnej techniki, ani korzystać ze znanych technik. Możesz, jeśli chcesz, ale twoje ciało jest mądre. Twoje ciało rozpoznaje relaks i ty potrafisz rozpoznać zrelaksowane ciało. To w ciele, przez ciało dostajesz wskazówki w trakcie podróży szamańskiej. To w ciele mieszka umysł. To w ciele mieszka duch. Albo może ciało mieszka w duchu, ale to już nieważne. Skupiając się na ciele, bądź delikatnie z ciałem. Sprawdź, czego potrzebuje. Popraw się w każdej chwili, jeśli chcesz. Istotne jest zakończenie podróży szamańskiej i całkowity, pełny powrót do ciała, do siebie. Czyli istotny jest moment powrotu do ciała, powrotu do świadomości, powrotu do siebie w pełni. Dlatego dobrze kończyć podróż szamańską jakimś ugruntowaniem, poczuciem ciała, przeciągnięciem się, ziewnięciem, dotknięciem siebie, pogłaskaniem, postawieniem stóp na ziemi, ucałowaniem dłoni lub zrobieniem czegokolwiek innego, na co masz ochotę. Dobry moment, by kończyć podróż szamańską, to wypełnienie twojej intencji. Czasami ona po prostu sama się kończy, bo na tyle byłeś gotowy albo otrzymałeś wskazówki czy lekcje potrzebne na ten moment lub takie, które masz odrobić, żeby ruszyć dalej. Jeśli korzystasz z nagrań albo ktoś dla ciebie gra na bębnie, to polecam korzystać z nagrań zakończonych tak zwanym callbackiem, czyli przyspieszonym rytmem, czyli po tym samym miarowym, powtarzalnym rytmie nagle zmienia się dźwięk bębna, potrafisz to rozpoznać. Zazwyczaj na początku jest trochę wolniejszy, a później gwałtownie przyspieszony. Trwa to około minuty. Takie miarowe, transowe, dużo szybsze uderzenie. To jest dla ciebie znak, że jeśli wciąż jesteś w podróży szamańskiej,
żeby się zakończyła, zakończą. Pożegnać się wtedy warto, jeśli jesteś z kimś na spotkaniu, zwłaszcza jeśli to opiekuńcze istoty. Może poprosisz o imię, może o wskazówkę, jak znowu możecie się spotkać. Możesz też po prostu z szacunkiem mi powiedzieć, że wracasz do siebie. Dziękuję za spotkanie. I ląduj wtedy w ciele po podróży szamańskiej. Istotne jest to pełne wylądowanie w ciele. Danie sobie czasu, żeby poczuć ciało. Danie sobie czasu na integrację po podróży szamańskiej. Przypomnienie sobie o cennej lekcji, o odczuciu. I nie wskakiwanie pośpiesznie w schemat, w codzienność, w rutynę. Jeśli podróż szamańska się udała, to znaczy coś się zmieniło w tobie i na świecie. Tak, masz odwagę przyjąć taką myśl, że to, co zmienia się w tobie i służy życiu, zmienia coś na świecie. Jeśli wszyscy jesteśmy, a jesteśmy żyjący częścią życia, to każda zmiana oddziałowuje na tych, którzy są dalej lub bliżej. Nie musi to być wyraźne, mocne. Podróż szamańska to praca na subtelnych poziomach. Wracaj z podróży szamańskiej tą samą drogą, którą wyruszyłaś, wyruszyłeś. A jak nie wiesz jak, to czasami najlepsza, najszybsza droga powrotu prowadzi przez światło. W pełni ląduj w ciele. Gdy sama, sam dla siebie grasz, to sprawa jest prostsza na bębnie. Kończysz podróż, gdy podróż się kończy, gdy twoje ciało przestaje uderzać w bęben, a ty otwierasz oczy i pozostajesz, ja nie wiem jak to nazwać, w zachwycie, w zdziwieniu, we łzach, w potrzebie złożenia pokłonu i przypomnieniu sobie tej olśniewającej prawdy, która w pewnym sensie jest odpowiedzią na pytanie, po co tu jestem i kim jestem. Bo podróże szamańskie mają właśnie taką moc. Dobrych przygotowań życzę. Dobrych powrotów i udanych, głębokich zanurzeń i lotów w trakcie podróży szamańskich. Zrelaksuj się. Zrelaksuj się, to pierwszy istotny krok. Często bez niego nie jest możliwa podróż szamańska. Po to często te godziny przygotowań, żeby zrelaksować umysł i ciało, żeby wyruszyć poza znaną rzeczywistość. Niekiedy jedna podróż szamańska wystarczy, czasami trzeba je powtarzać, ale ta podróż szamańska, która się wydarzyła, przynosi często energię, uzdrowienie, odpowiedzi, spokój albo pobudzenie, ekstazę i już wiesz. Może nie umiesz tego nazwać, wypowiedzieć, ale już wiesz, po co tu jesteś. Co masz robić, czego nie robić. I takich podróży Wam życzę. Od serca, z miłością, w relaksie.